Za nami dożynki parafialne w Krośnicy. Proszę zauważyć, z jak wielkim rozmachem są zorganizowane. Korowód w ogóle był fantastyczny, tak bogaty i tyle fantastycznych pomysłów. No i dwie piękne korony. Chciałabym, żeby ta tradycja została zachowana, żeby młodzież też chciała się uczyć te korony pleść. Korony z Krośnicy i Boryczy można było podziwiać podczas zabawy. Warto podtrzymywać, bo to jest dożynkowe, to jest wszystko takie rolnictwo. U nas to jest. Mieszkam tu już ile? 40-50 lat i to już od początku jest to, nie? A teraz właśnie na przyszły rok chcę przekazać tym młodszym pokoleniom, żeby ciągle to dalej. Organizacja imprezy z takim rozmachem to dla sołectwa Krośnica nie lada wyzwanie. Jednak mieszkańcy stanęli na wysokości zadania. Dużo ludzi przyszło, pogoda dopisała, ludzie dopisali, goście dali się przekonać i zmobilizowali się, także prośby, jakieś takie namówienia nie poszły w las i ja mówię czasami warto, bo dzisiaj jestem zadowolony, że wszystko tak się udało, że no wszyscy są pod wrażeniem. Tradycyjnie na starostów dożynek wybrano osoby na co dzień zajmujące się uprawą roli. Jesteśmy rolnikami, prowadzimy gospodarstwo rolne 35-hektarowe. Zajmujemy się hodowlą bydła mlecznego. Pomimo przeszkód rolnicy są wdzięczni za to, co w tym roku udało im się zebrać. Te zbiory za bardzo w tym roku tak najgorzej jeszcze nie wyszło, nie ma co narzekać. Mimo tej suszy tak, to jeszcze się coś zbierało. Święto plonów to dobra okazja, by złożyć rolnikom życzenia. Więcej opadów, pogody sprzyjały rolnikom, lepsze były pogody. Wytrwałości w tej ciężkiej pracy. Życzymy rolnikom, żeby im pogoda sprzyjała zawsze. Bo to jest też ważne, to jest taka praca, która jest bardzo zależna od warunków pogodowych. No i ta dzisiejsza uroczystość właśnie jest po to, aby rolnikom podziękować za ten ich trud, za tą pracę, którą wkładają, dzięki której mamy ten symboliczny kawałek chleba na stole. Oby tego chleba, efektu ciężkiej pracy rolników, mieszkańcom gminy Izbicko nigdy nie zabrakło.